Cześć. W ramach tej lekcji zapoznam Ciebie z narzędziem Pyenv oraz pokażę Ci, jak zainstalować je w systemie operacyjnym typu Linux. Pyenv jest jednym z ciekawszych narzędzi dostępnym dla Python developerów. Samo narzędzie pozwala nie tylko na zarządzanie środowiskami wirtualnymi Pythona, ale również wersjami samego Pythona. Czyli innymi słowy, pyenv pozwoli nam na instalację i zarządzanie różnymi wersjami języka Python na naszym komputerze. Czyli w sytuacji, kiedy chciałbym sprawdzić, czy mój projekt będzie działał na określonej wersji Pythona. Na przykład wersja 3.7 to pyenv sprawdzi się tu idealnie, ponieważ pozwoli stworzyć środowisko wirtualne oparte właśnie na Pythonie w wersji 3.7. Dlatego warto jest znać to narzędzie. Aby zainstalować je w systemie operacyjnym typu Linux, na przykład Ubuntu, w terminalu lub w konsoli, wykonujemy polecenie curl https://pyenv.run pipe, czyli pionowa kreska bash i zatwierdzamy enter. Spowoduje to pobranie i zainstalowanie narzędzia pyenv na naszym komputerze. Należy pamiętać, że sam instalator wymaga od użytkownika posiadania narzędzia git. Więc jeżeli otrzymałbyś lub otrzymałabyś błąd podczas instalacji, to prawdopodobnie należy zainstalować gita za pomocą polecenia sudo apt install git. Dodatkowo mamy informację, że żeby w pełni korzystać z naszego narzędzia pyenv z poziomu terminala, to warto jest dodać ten fragment do naszego bashrc czy bash profile. Zainstaluj zatem narzędzie PyEnv u siebie. Pamiętaj, aby dodać odpowiednie polecenia do powłoki swojego terminala u siebie, czyli te, które są podane przez instalator. I zapraszam Ciebie do kolejnej lekcji. Cześć.